Zameldował się w okolicach Stargardu już wczoraj. Także mamy głęboką nadzieję, że ta daleka podróż nie wpłynie negatywnie na dyspozycję teamu Jacka Magnuszewskiego w dniu dzisiejszym i że piłkarze Radomiaka wyjdą na ten mecz skoncentrowani i z odpowiednim animuszem. Dzisiaj występują w innej roli aniżeli przed tygodniem, gdyż to Radomiak jest tym razem wyżej w tabeli i jest uważany za faworyta tego spotkania. A to w gruncie rzeczy może oznaczać, że ten mecz będzie dla Zielonych o wiele trudniejszy niż pojedynek z Rakowem. Pamiętajmy, że Błękitni walczą o ligowy byt. W związku z tym ich wola walki i determinacja na pewno jest porównywalna, jeżeli nawet nie większa od tej, którą prezentują drużyny walczące o awans. Ponadto jest jeszcze kwestia rewanżu. Pamiętajmy, że w meczu rozegranym w Radomiu Zieloni zwyciężyli 2-0, a bramki strzelali wówczas Paweł Wolski oraz Krzysztof Robski. Na pewno nie mamy nic przeciwko temu, aby w dniu dzisiejszym padł taki sam, jeżeli nie podobny wynik. Za chwileczkę rozpocznę się spotkanie. W związku z tym pozwolą Państwo, że przejdę już do podania wyjściowych jedenastek obydwu zespołów. I tak, Błękitni Stargard z jedynką Marek Ufnal, 4 Arkadiusz Jasiczak, 13 Maciej Kazimierowicz, 2 Patryk Baranowski, 17 Maciej Więcek, 16 Radosław Wiśniewski, 8 Patryk Bednarski, 15 Paweł Lisowski, z 20 Michał Magnuski, 23 to Franciszek Siwek, natomiast numer 18 to Wojciech Fadecki. Na ławce rezerwowych mamy z numerem 31 Przemysław Rubel, 26 Wojciech Baszak, 21 Tomasz Kamiński, 9 Sebastian Inczewski, 19 Tomasz Pustelnik, z 6 Ariel Wawszczyk oraz z 5 Bartłomiej Zdunek. Trenerem drużyny gospodarzy jest Krzysztof Kapuściński. Drużyna Radomiaka w bramce z numerem 83 Michał Kula, dalej 95 Maciej Wasilewski, 14 Kamil Kościelny, 4 kapitan zespołu Maciej Świdzikowski, 19 Bartosz Sulkowski, z numerem 31 Radosław Mikołajczak, 17 Włodzimierz Puton, 10 Mateusz Radecki, 28 Paweł Wolski, 32 Dawid Kwiek oraz 96 Krzysztof Robski. Na ławce rezerwowych mamy natomiast Adriana Szady, numer 27, Cinozo Agu z numerem 18, 20 to Michał Krabąż, 11 Kamil Cupriak, 22 Norbert Jędrzejczyk, 9 Leandro oraz 7 strzelca bramki w ubiegłotygodniowym meczu z Rakowem Krystiana Putona. Trenerem drużyny Zielonych jest oczywiście pan Jacek Magnuszewski. I już w tym momencie przy piłce Bartosz Sulkowski rozpoczęliśmy to spotkanie. Oczywiście Radomiaka, co już prawdopodobnie Państwo słyszą, wspiera blisko 100-osobowa grupa kibiców. Nie mogło ich tutaj w dniu dzisiejszym zabraknąć. Kibiców miejscowych również jest około kilkuset. No miejmy nadzieję, że będziemy świadkami bardzo ciekawego i interesującego widowiska. Tymczasem przy piłce drużyna gospodarzy. I już rozpoczyna się budowanie ataku prawą stroną. No reklamują teraz zagranie ręką piłkarze Stargardu ze Stargardu i jak najbardziej mamy tutaj gwizdek sędziego oznaczający, że od stałego fragmentu gry rozpoczynać będą piłkarze gospodarzy. Sędzią dzisiejszego spotkania jest pan Sylwester Rasmus z Torunia. Arbiter ten prowadził jesienny mecz Radomiaka ze Stalą Stalowa Wola, wygrany przez nasz zespół 2-0. I już wrzutka w obręb pola karnego, walczą tam o piłkę zawodnicy, jest teraz dośrodkowanie. No i na spokojnie wygląda na to, że piłkę opanują defensorzy Radomiaka. Tak jest, teraz wybicie oddalające zagrożenie i odrzut z autu z lewej strony boiska. Wznawiać grę będą zawodnicy Błękitnych. No bardzo ofiarny teraz jeden z piłkarzy Radomiaka. Na razie bardzo dużo gry głową. No i zobaczymy, kto pierwszy opanuje ten stan rzeczy. No przy piłce utrzymują się gospodarze, ale w tym momencie przechwytują ją piłkarze Radomiaka. Paweł Wolski odgrywa do Bartosza Sulkowskiego. Ten bardzo szybko podaje do Dawida Kwieka. Kolejna próba odegrania do Pawła Wolskiego, ale niestety za plecy piłka wychodzi na aut. I rozpoczynają grę zawodnicy Błękitnych. Maciej Świdzikowski. No na razie jest troszeczkę chaosu na boisku, na pewno minie trochę czasu, nim z warunkami oswoją się obydwa zespoły. Na pewno obydwu zespołom zależy na zwycięstwie w dniu dzisiejszym. Oba przed tygodniem wyszły zwycięsko ze swoich konfrontacji
Błękitni pokonali na trudnym terenie Nadwiślana Góra 2-1, natomiast Radom, jak o czym już wspomniałem, okazał się zwycięski w pojedynku z Rakowem Częstochowa. Nie ma w tym momencie faulu w środkowej części boiska, gramy dalej i przy piłce Radosław Mikołajczak. Strata. Mamy teraz dużo walki w środkowej części boiska, jest gwizdek sędziego i od stałego fragmentu gry ze środka boiska rozpoczynać będą gospodarze. I ruszają teraz z dopingiem również kibice miejscowi. Jest tam kilkudziesięcioosobowa grupka. Jasitczak. Odegranie do Marka Ufnala. Już widzimy wysoki pressing ze strony Dawida Kwieka. No teraz długie zagranie do lewej strony boiska i z atakiem ruszają Błękitni. Bardzo teraz dobre podanie do środka boiska. Czy będzie strzał? Nie. Jest zagranie do prawej strony. Doszedł do tej piłki Maciej Więcek. Będzie dośrodkowanie w pole karne, ale pewnie piłkę łapie Michał Kula. I od razu bardzo szybkie rozpoczęcie gry. Długie podanie do napastników Radomiaka. No, próbował tam dotrzeć do tej piłki Krzysztof Robski, ale nie miał na to zbyt wielkich szans i w związku z tym jakiekolwiek zagrożenie zostało zażegnane. I w tym momencie przy piłce po raz kolejny swoją akcję próbują lewą stroną boiska budować gospodarze. Rzut z autu. No, próbują na razie lewą stroną boiska przede wszystkim rozwijać swoje ataki zawodnicy gospodarzy. No teraz na spokojnie próba budowania ataku pozycyjnego. Dużo gry dzisiaj obserwujemy długimi piłkami. No na razie wygląda to bardzo podobnie tak jak w przypadku ubiegłotygodniowego spotkania z Rakowem Częstochowa. No na pewno również taki styl gry może wymuszać stan murawy. Były tutaj obawy o pogodę. Na szczęście na chwilę obecną nie obserwujemy ani opadów deszczu, ani śniegu. Jest za to przenikliwy zimny wiatr. Niewiele stopni Celsjusza. No miejmy nadzieję, że to będzie tylko dopingowało drużynę Radomiaka do intensywnego i szybkiego tempa. W takim bardzo dobrze czuje się Radomiak. Tak prezentował się tydzień temu. No trzeba powiedzieć, że naprawdę miał przewagę w tym spotkaniu. Świadczy o tym fakt, że Raków Częstochowa nie oddał ani jednego celnego strzału w przeciągu pierwszych 40 minut tego spotkania. Tymczasem przy piłce Maciej Świdzikowski. Spokojnie teraz próbuje budować swój atak zespół Radomiaka. Po raz kolejny kapitan Radomiaka. Rozgrywają tą piłkę spokojnie z tyłu, próbując wciągnąć na swoją połowę napastników błękitnych piłkarzy Radomiaka. No i właśnie w tym momencie są przez nich atakowani. Długa piłka z prawej strony boiska. No niestety niedokładne zagranie w kierunku Macieja Wasilewskiego i grę wznawiać będą z rzutu z autu piłkarze błękitnych. Dużo walki w tym momencie w środku boiska. No utrzymuje się Radomiak przy piłce. Odegranie teraz do Macieja Świdzikowskiego. Podanie do Michała Kuli, który zagrywa długą piłkę znowu w środkową część boiska. Tutaj walczy o piłkę Krzysztof Robski oraz Franciszek Siwek. Ten ostatni faulowany i w związku z tym już szybciutko rozpoczęli grę zawodnicy gospodarzy. I kolejny rzut z autu z lewej części boiska. Tę rywalizację. Dalej w obronie mamy w środku Arkadiusza Jasiczaka, to jest również ponowny debiutant w barwach błękitnych. Jasiczak wraca do Stargardu. Bardzo duże niedokładności w tych początkowych minutach. Obie drużyny ewidentnie próbują jeszcze wejść w ten mecz, narzucić swój styl gry. No bardzo aktywni są od samego początku zawodnicy gospodarzy, ale nie ma co się dziwić. Oni tutaj są na pewno bardzo zmotywowani. Przy piłce teraz Maciej Więcek, bardzo szybkie odegranie, ale przecięte to podanie przez defensorów Radomiaka. Po raz kolejny Więcek. Teraz zagranie w innym stylu do Radosława Wiśniewskiego, który jest faulowany i będą mieli stały fragment gry w okolicach może 18-19 metra od bramki strzeżonej przez Michała Kulę, zawodnicy błękitnych Stargard. Zacząłem już mówić o tym, iż błękitni są na pewno bardzo zmotywowani. No oni walczą tutaj o ligowy byt. Mają póki co 4 punkty przewagi nad strefą spadkową.
niezbyt udana runda. Jesienawi w wykonaniu w 19 spotkaniach 17 punktów. No także na pewno liczą na to, że runda wiosenna będzie w ich wykonaniu zdecydowanie lepsza. Wspomniał o tym nawet nasz trener Jacek Magnoszewski, który powiedział, że to drużyna, która jeszcze nie pokazała w pełni swojego potencjału. Miejmy nadzieję, że nie pokaże go w dniu dzisiejszym. No teraz bardzo groźne dośrodkowanie, ale wyjaśniają sytuację defensorzy Radomiaka, chociaż przy piłce cały czas utrzymują się piłkarze błękitnych. Faul w tym momencie na jednym z nich przez Radosława Mikołajczaka. No zobaczymy, czy nie skończy się to w jego wypadku żółtą kartką. No wygląda na to, że póki co przynajmniej będzie to upomnienie ze strony sędziego. Tak jest, na szczęście jeszcze nie kończy się to żółtym kartonikiem, no ale musi uważać Radek na tego typu sytuacje. Raz, że wówczas będzie musiał być zdecydowanie bardziej ostrożniejszy w dalszej części spotkania. No a dwa, takie sytuacje kończą się tak jak w tym momencie rzutem wolnym. A to jest kolejne zagrożenie. Możliwość zdobycia bramki przez różnych gospodarzy. No zobaczymy, jak w tym momencie to rozegrają. Jest dośrodkowanie w pole karne, ale pewnie wybija tą piłkę Bartosz Sylkowski. Próbuje ją teraz uponować Radosław Mikołajczak. No i czy uda się wyruszyć z kontrą? Po raz kolejny Radosław Mikołajczak. Przywilej korzyści dla Radomiaka, bardzo teraz zagranie, bardzo dobre zagranie w prawą stronę, prawej strony boiska, ale no niestety złe było to dośrodkowanie do Dawida Kwieka i pewnie piłkę łapie Marek Ufnal, no ale była to już pierwsza taka groźniejsza sytuacja ze strony Radomiaka w 9 minucie tego spotkania. Niedokładnie teraz widzicie przez Marka Ufnala, szkoda, że nie opanował lepiej tej piłki Włodzimierz Puton. Można było od razu ruszyć z akcją ofensywną, ale nic straconego. Cały czas utrzymujemy się przy piłce. W tym momencie Bartosz Sylkowski. Długa górna piłka do środkowej części boiska. Tutaj na Krzysztofa Robskiego. No niestety nie udało się tego opanować. I w tym momencie swój atak spokojnie będą budować zawodnicy gospodarzy. Arkadiusz Jasiczak. Podanie do Patryka Baranowskiego. Odgrywa na lewą stronę boiska. Po raz kolejny Baranowski. No naciskany teraz. Od razu stara się podać tą piłkę sposobem górnym do przodu. Tutaj w lewej części boiska trwa o nią walka, z której zwycięsko wychodzi drużyna błękitnych Stargard. Bardzo szybkie, teraz bardzo ładne odegranie piętką do napastnika błękitnych i na rzut rożny wybijają piłkę zawodnicy Radomiaka. Jest to pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu z lewej strony boiska. Od razu wędruje tam w pole karne kilku zawodników ze Stargardu. Jest dośrodkowanie, no ale troszeczkę za niskie. I przy piłce w tym momencie Radosław Mikołajczak, ale naciskany od razu przez zawodników gospodarzy, którzy odzyskują piłkę. No i będzie, zdaje się, kolejna wrzutka, tak jest, w pole karne. No delikatne nieporozumienie pomiędzy defensorami Radomiaka a Michałem Kulą, na szczęście. Nie kończy się to oddaniem strzału. Jest teraz gwizdek sędziego, faul w środkowej części boiska. Rozkłada ręce Dawid Kwiek. No i wszystko wskazuje na to, że niestety skończy się to kartką. Nie, jest jeszcze upomnienie ze strony sędziego Rasmusa z Torunia. Oprócz tego spotkania pary 21. kolejki przedstawiają się w sposób następujący. Rowy Rybnik, Kotwica, Kołobrzeg. Ten mecz już zakończony w dniu wczorajszym. Zwycięstwem gospodarzy 2-1, ale po pozostałych parach za chwilę, gdyż teraz kolejna akcja ze strony błękitnych. Bardzo teraz dobre podanie do Franciszka Siwka. No na szczęście nie opanował tej piłki w polu karnym, bo mogło być bardzo groźnie. No ale cały czas przy piłce utrzymywali się zawodnicy błękitnych Skargach. Dopiero teraz Pawłowi Wolskiemu udaje się wyłuskać tą piłkę. Podaje do Bartosza Sylkowskiego. Ten odgrywa do Dawida Kwieka, który już tutaj się rozpędza lewą stroną boiska. A bardzo teraz dobre podanie do Włodzimierza Putona. Utrzymują się zieloni przy piłce. Walczy tam Mateusz Radecki. No niestety wyprzedzony przez defensorów błękitnych. Był już w okolicach 17 metra od bramki strzeżonej przez Ufnala. Niestety nie udało się dojść do sytuacji strzeleckiej, ale przy piłce cały czas zielony Dawid Kwiek. Odegranie teraz do przetrzymywanego Mateusza Radeckiego, ale nie ma faulu. No z kolei w tym momencie gwiżdże sędzia Rasmus i od stałego fragmentu gry rozpoczynają już grę zawodnicy błękitnych. Wracając do pozostałych par 21. kolejki, Legionowia podjęłaby u siebie Okocimskiego KS Brzeska, ale jak dobrze wiemy, ten mecz zakończy się walkowerem ze względu na wycofanie się z rozgrywek drużyny Okocimskiego Brzesko w
pozostałych parach gry Wejherowo podejmie Nadwiślana Góra. Raków Częstochowa zmierzy się z Siarką Tarnobrzeg. Stal Stalowa Wola będzie podejmować swoją imienniczkę z Mielca. Znicz Pruszków podejmie Wisłę Puławy. Puszcza Niepołomice zmierzy się z Olimpią Zambrów. Natomiast Polonia Bytom z GKS-em Tychy. Jasiczek. Długa teraz piłka w kierunku napastników błękitnych, ale po raz kolejny niedokładne było to zagranie. Walczy tutaj o piłkę Paweł Wolski. No i będziemy mieli wrzut z autu dla drużyny Radomiaka. No obserwujemy tutaj teraz troszeczkę ostrej gry ze strony Radosława Wiśniewskiego oraz Macieja Świdzikowskiego. No trzeba uważać, żeby nie skończyło się tutaj żadnym urazem. Zdrowie piłkarzy jest tutaj najważniejsze. No już piłkę odrzut z autu wznowił Bartosz Sylkowski. No i kolejny raz piłkę wznawia Bartosz Sylkowski. Tym razem zbliżyliśmy się już troszeczkę do pola karnego błękitnych. Jak widzą Państwo, zawodnicy ze Stargardu starają się kryć bardzo krótko. Nie zostawiać wiele miejsca zawodnikom Radomiaka. No i prawie udało się w tym momencie przedzieć prawą stroną Radosławowi Mikołajczakowi, ale no niestety walczy jeszcze tam ambitnie Radek, ale no niestety będzie tylko wznowienie gry od bramki przez Marka Ufnala. Często w odniesieniu do drużyny ze Stargardu wspomina się bardzo udaną dla nich edycję Pucharu Polski. No ale myślę, że tutaj już powoli wszyscy o tym zapominają, a starają się skupić na tu i teraz. Tego na pewno wymaga sytuacja. Błękitni dość nisko w tabeli, na pewno chcą się zaprezentować korzystniej w rundzie wiosennej. Na chwilę obecną jest 0-0 w 15 minucie tego spotkania. Przy piłce Radomiak, Dawid Kwiek. Odegranie z tyłu do Macieja Wasilewskiego, ten podaje do Macieja Świdzikowskiego. No może to jest metoda starać się troszeczkę dłużej pograć tą piłką, utrzymać się przy niej i na spokojnie budować, i cierpliwie budować, ale teraz błąd Bartosza Sylkowskiego. No na szczęście na posterunku Maciej Świdzikowski, przed okazją był teraz Michał Magnuski. No na szczęście kapitalna interwencja kapitana Radomiaka uchroniła drużynę Zielonych od bardzo wielkiego zagrożenia, bowiem Michał Magnowski mógł tutaj już wyjść jeden na jeden z Michałem Kulą i wówczas byłoby bardzo groźnie. W przypadku Stargardu największym sukcesem właśnie wspomniana ubiegłoroczna edycja Pucharu Polski, gdzie błękitni doszli do półfinału, przegrywając dopiero z Lechem Poznań, chociaż w pierwszym spotkaniu zdołali wygrać 3-1. No dla porównania, w tych rozgrywkach największym sukcesem Radomiaka jest 1/4, sezon 2006-2007. Wówczas odpadliśmy to z konfrontacji z Krakowią Kraków, którą to z kolei udało się pokonać w wypadku błękitnych. Tymczasem stały fragment gry w środku boiska, już szybkie odegranie w kierunku Bartosza Sylkowskiego, ale wyjaśnia sytuację Maciej Więcek. No i cały czas utrzymują się przy piłce zawodnicy gospodarzy, chociaż teraz bardzo nerwowo. Piłka ląduje na aucie. Piłkę będzie wznawiał Radek Mikołajczak. Od razu bardzo szybkie podanie w kierunku Dawida Kwieka. Odzyskuje ją Radosław Mikołajczak i jest zagranie do Krzysztofa Robskiego w pole karne. No troszeczkę teraz nerwowa interwencja Jasiczaka i będziemy mieli pierwszy rzut rożny z prawej strony boiska dla drużyny Zielonych. Bardzo dużo stałych fragmentów gry obserwowaliśmy w pierwszym spotkaniu pomiędzy Radomiakiem a Rakowem. Część z nich jak najbardziej kończyła się bardzo groźnymi sytuacjami bramkowymi. Mamy nadzieję, że tak będzie w tym momencie. No bardzo niskie teraz zagranie, ale dobiegł do tej piłki kapitan Maciej Świdzikowski. No niestety nie będziemy mieli powtórki. Żaden z piłkarzy błękitnych nie dotknął futbolówki i w związku z tym grę od bramki wznawiał będzie Marek Ufnal. Kolejne zagranie do lewej strony boiska. Tam trwa walka o piłkę. No i w tym momencie faul. Faulowany tam Maciej Wasilewski. I już rozpoczynają Zieloni. Maciej Świdzikowski. Ten mecz na pewno wcale wbrew pozorom nie będzie łatwiejszy od zeszłotygodniowej konfrontacji.
wspominała o tym, że determinacja drużyn walczących o utrzymanie jest porównywalna, jeżeli nie większa, jak ta, którą prezentują drużyny walczące o awans. To wspominano tutaj, że być może delikatnie to zadanie będzie ułatwione w związku z wycofaniem się drużyny Okocimskiego Brzesko z rozgrywek, aczkolwiek nikt tutaj w Stargardzie nie zwraca na to szczególnej uwagi, chcą się utrzymać przede wszystkim swoją dobrą grą. No na razie udanie rozpoczęli rundę rewanżową. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie nie było tutaj faulu na piłkarzu Radomiaka. Już z kontrą ruszali błękitni. Natomiast udało się zyskać tą piłkę, chociaż w tym momencie jest strata ze strony Radomiaka i prawą stroną boiska ruszają błękitni. No, jest zamieszanie w polu karnym o centymetry. Piłka mija bramkę strzeżoną przez Michała Kulę. No tą akcję rozgrywali Radosław Wiśniewski i Maciej Więcek. Niewiele brakowało do tego, aby zakończyło się to wszystko bramką. Na pewno trzeba uważać, trzeba grać skoncentrowanie w obronie. Widzimy, że przede wszystkim skrzydłami starają się rozgrywać swoje akcje ofensywne zawodnicy błękitnych. Głównie jest to lewa strona boiska, chociaż w tym momencie obserwowaliśmy atak z prawej strony. Dwójkowa akcja zawodników błękitnych, bardzo groźna, no na szczęście piłka minęła światło bramki i w 19 minucie spotkania cały czas jest 0-0. No i teraz strzał z daleka, piłka odbija się jeszcze od któregoś z zawodników i piłkę łapie Michał Kula. No na razie trzeba powiedzieć, że przez te niemalże już 20 minut bardzo korzystnie na tle Radomiaka prezentuje się drużyna gospodarzy. Gra odważną piłkę, otwartą. Na pewno jest to z pożytkiem dla widowiska. I obserwujemy tutaj autobusy przed bramką. No i teraz pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Ukarany nią Krzysztof Robski. W 19 minucie tego spotkania. Leży na boisku teraz. Leżał na boisku w tym momencie jeden z zawodników błękitnych. To na szczęście nie będzie potrzebna pomoc medyczna. Nie obserwujemy Leandro m.in. w barwach Radomiaka. Najlepszy na razie strzelec drugiej ligi, 14 bramek na koncie. Brazylijczyk jednak na razie z delikatnym wskazaniem na drużynę błękitnych. Miejmy nadzieję, że z czasem Radomiak będzie przejmował tą inicjatywę. Być może w późniejszym okresie tego spotkania, w drugiej połowie, zobaczymy Leandro, który znalazł się już w 18 meczowej. Tymczasem obserwujemy grę w środkowej części boiska. Trwa tutaj walka o tą piłkę. No, wydaje się, że zakończy się to wszystko przechwytem ze strony drużyny błękitnych. Tak też było, musiał ratować się faulem Maciej Wasilewski i będzie w tym momencie stały fragment gry z lewej strony boiska. Prawdopodobnie stały fragment gry będzie wykonywał Wojciech Fadecki. Są to okolice 18-19 metra. Możemy spodziewać się kolejnego dośrodkowania. Widzimy już tam kilku zawodników z Stargardu Szczecińskiego. Jest tam Arkadiusz Jasiczek, znany tutaj z bardzo dobrej gry głową. No mamy nadzieję, że na posterunku będą defensorzy Radomiaka. Jest w tym momencie dośrodkowanie i pewna interwencja Michała Kuli. Piłka od razu ląduje w jego rękach. Brawo za tą interwencję. No i teraz za chwileczkę Michał rozpocznie grę, tak jest, rzutem z ręki do Bartosza Sulkowskiego. Ten od razu stara się zagrać długą piłkę w kierunku Krzysztofa Robskiego, ale po drodze faulowany Paweł Wolski leży tutaj po lewej stronie boiska. I to tym razem drużyna Zielonych będzie miała stały fragment gry. Najważniejsze jest to, że najprawdopodobniej obędzie się bez pomocy medycznej. Ważne, aby tutaj nic się nie stało. Trwa teraz rozmowa sędziego z Maciejem Śledzikowskim. Dyskusje są chyba tutaj niepotrzebne. Raczej nie będą miały wpływu na decyzję sędziego. Trzeba się teraz skupić na dobrym rozegraniu tego stałego fragmentu gry. Zobaczymy, jaki wariant zastosuje Bartosz Sulkowski. Jeżeli chodzi o wzrost, to chyba Radomiak ma przewagę pół karnym. Czekamy na gwizdek sędziego. Dośrodkowanie, ale niziutko, niestety zbyt niskie to dośrodkowanie. Nie było szans, żeby doszedł do niego któryś z zawodników Radomiaka.
No i zobaczymy, na szczęście nie udaje się ruszyć z kontrą. W wypadku drużyny Błękitnych nie ma teraz bliska sędziego, nie było spalonego, ale no niestety niewykorzystana ta sytuacja. Nie doszedł do tej piłki Krzysztof Robski. Szkoda. Gdyby udało się dojść do tej piłki, no to byłoby bardzo groźnie pod bramką Marka Ofnala. Tymczasem za takim ruszają zawodnicy Błękitnych. Jest zagranie do prawej strony, do Macieja Więcka. Więcek wpada w pole karne, dośrodkowuje. Mija ta piłka wszystkich zawodników. Doszedł do niej dopiero skrajny pomocnik drużyny Błękitnych, ale na szczęście zagrożenie zostało zażegnane. No chociaż cały czas trwa tam walka po prawej stronie boiska. Wysoki pressing stosuje drużyna gospodarzy. No przynosi to efekt. Ciężko się Radomiakowi gra, ciężko rozwijać te akcje. Przypomina to taktykę stosowaną właśnie przez drużynę Zielonych w kontekście rywalizacji z Rakowem Częstochowa. No i mamy teraz rzut za to z lewej strony boiska dla drużyny Błękitnych. Kolejne dośrodkowanie w pole karne, ale nie przeciął tej piłki żaden z napastników gospodarzy. I po raz kolejny futbolówka ląduje w rękach Michała Kuli. Wspominali przed tym spotkaniem sami zawodnicy Radomiaka, że nastawiają się tutaj na bardzo trudny pojedynek, na bardzo dużo walki. Obserwując to spotkanie, na pewno się w tej kwestii nie pomylili. Faulowany w tym momencie Krzysztof Robski. Będzie stały fragment gry dla drużyny gości. Cały czas Radomiak może liczyć na wsparcie swoich kibiców, którzy przemierzają całą Polskę za swoimi pupilami. No to jest na pewno bardzo ważne, bardzo istotne. Jest to prawdziwy 12 zawodnik. No i może w tym momencie uda się ten doping Zielonych okrasić zdobyciem pierwszej bramki dla drużyny Radomiaka w 24 minucie. Bartosz Sylkowski, jest dośrodkowanie w pole karne, ale pewnie piłkę łapie Marek Ufnal. Nie było tam szans, aby cokolwiek z tą futbolką zrobić. Troszeczkę zbyt mocne zagranie Bartka. No nie ma teraz przerwy w grze, a leży tam jeden z zawodników Błękitnych. Dopiero teraz jest gwizdek sędziego. Zobaczymy, czy będzie potrzebna pomoc. Cały czas zawodnik gospodarzy się nie podnosi. Stoi tam Arkadiusz Jasiczak. No i na szczęście obędzie się bez interwencji lekarzy. Chociaż widzimy, że jeszcze odczuwa tam niedogodności tego starcia defensor drużyny Błękitnych. Jeden z zawodników drużyny gospodarzy został wybrany przez portal, jeden z portali internetowych do 11 kolejki. Tym zawodnikiem był Paweł Lisowski, pomocnik. Największe wzmocnienie drużyny Błękitnych w przerwie pomiędzy rundami. Zawodnik z 50 występami w Ekstraklasie w barwach Ruchu Chorzów. Wielkie nadzieje są związane z tym zawodnikiem. W przypadku drużyny Radomiaka w 11 kolejki znalazł się chociażby Maciej Świdzikowski oraz Radosław Mikołajczak. No i mamy w tym momencie fałsz w środkowej części boiska. Kolejny stały fragment gry dla drużyny Radomiaka. Zobaczymy, czy będzie to kolejne dośrodkowanie ze strony Bartosza Sylkowskiego, czy być może na jakiś inny wariant zdecydują się zawodnicy Zielonych. Jest tutaj oczywiście Maciej Świdzikowski w polu karnym, on lubi tego typu sytuacje. Jest Paweł Wolski, Krzysztof Robski, Dawid Kwiek. Jest dośrodkowanie. Maciej Świdzikowski, no bardzo blisko, jest strzał! Jest bramka, proszę Państwa! Ale nie! Nie ma uznanego gola i jest gwizdek sędziego, uznaje, że faulowany był Marek Ufnal. No i niestety ta bramka nie zostaje uznana. Jeszcze tam prawdopodobnie był również spalony. No dyskutuje teraz sędzią Maciej Świdzikowski, ale na niewiele zdadzą się te protesty. 27 bez mała minuta spotkania, 0-0. No ale była to już bardzo groźna sytuacja ze strony Radomiaka. Zakotłowało się tam w polu karnym drużyny gospodarzy. No
No, być może będzie to takie spotkanie, w którym stałe fragmenty gry będą odgrywać kluczową rolę. Troszeczkę już ich tutaj w tych pierwszych 27 minutach obserwowaliśmy. Na pewno jest to element intensywnie ćwiczony przez drużynę Radomiaka. Na konferencjach przed startem rundy rewanżowej wspominano tutaj w Stargardzie o wzmocnieniach, które poczyniono, o celach na rundę rewanżową. No wiadomo, że tym głównym jest spokojne utrzymanie ligowego bytu, przy czym trener Kapuściński liczy na miejsce w środkowej części tabeli, no zakładając, że Błękitni będą potrafili pokazać w pełni swój potencjał. Z pewnością na zajęcie takowej lokaty można tutaj w Stargardzie liczyć. W przypadku Radomiaka apetyty przynajmniej kibiców są zdecydowanie większe. No zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Na chwilę obecną po zwycięstwie z Rakowem Częstochowa Radomiak przesunął się w tej tabeli o jedną lokatę. Zajmuje szóste miejsce, wyprzedzając o jeden punkt GKS Tychy. No wygląda na to, że Marek Uchmal będzie mógł kontynuować grę i za chwileczkę wznowi to spotkanie dalekim wyrzutem, wykopem piłki. Tak też się stało. Po raz kolejny była próba zagrania do lewej strony boiska, ale z udaną interwencją popisują się w tym momencie defensorzy Radomiaka, którzy będą zaczynać grę wyrzutem z autu z prawej strony boiska. I przedziera się w tym momencie tą lewą stronę boiska Radosław Wiśniewski. Walczy tam teraz o piłkę z defensorami Radomiaka. Czy uda się dośrodkować? Jest strzał z daleka, ale pewna interwencja Michała Kuli. No musi Michał na pewno uważać, być skoncentrowanym. Takie strzały z dystansu są bardzo groźne. Zawsze istnieje ryzyko, że jeszcze gdzieś ta piłka spadnie pod nogi któregoś z napastników. Ale na razie Michał Kula wygląda bardzo pewnie. Oby tak dalej. Tymczasem przy piłce Włodzimierz Puton. Zagranie do Macieja Wasilewskiego, który już długą piłkę posłał w kierunku Dawida Kwieka, no niestety nie udało się Dawidowi opanować tej futbolówki i z kontratakiem ruszają zawodnicy Błękitnych. Zagranie teraz do Siwka, ma tam sporo miejsca z prawej strony, udaje mu się przedrzeć obok Macieja Wasilewskiego, przepraszam, Macieja Świdzikowskiego, ale wyłoskali tą piłkę wcześniej zawodnicy Radomiaka, no ale teraz przywilej korzyści z lewej strony boiska. Kolejne mocne uderzenie z dystansu, ale tym razem zdecydowanie niecelne. Za wysokie uderzenie w wykonaniu zawodnika Błękitnych. I od bramki grę rozpocznie Michał Kula. Usłyszymy teraz doping miejscowych. Kilkudziesięcioosobowa grupka od czasu do czasu wspiera tutaj swoją drużynę. Generalnie mecz obserwuje kilkaset osób. Blisko 100-osobowa grupa Radomiaka, która w tym momencie również się uaktywniła. No wsparcie jest w tym momencie na pewno bardzo potrzebne drużynie Zielony, którzy w tym momencie rozpoczynają mozolne budowanie swojego ataku. Maciej Świdzikowski. Włodzimierz Puton. Zagranie do Dawida Kwieka. Odegranie teraz do Michała Kuli. No już tam jest atakowany przez jednego z zawodników Błękitnych. Przez Radosława Wiśniewskiego. No wysoki pressing starają się stosować gospodarze. Jest to na pewno dobra taktyka, bo widać, że zawodnicy Zielonych naciskani, no niestety potrafią się tutaj wybić. Na szczęście udało się Zielonym wyjść w tej trudnej sytuacji. Przy piłce teraz Włodzimierz Puton, czy zdecyduje się na strzał? Nie, odegranie do prawej strony do Radosława Mikołajczyka. Jest dośrodkowanie na głowę Krzysztofa Robskiego. No i jest teraz interwencja ze strony Marka Uchnala. Niepewnie wybijał tą piłkę. No niestety nie dopadł do niej żaden z napastników Radomiaka. Chociaż utrzymują się teraz w posiadaniu futbolówki zawodnicy Zielonych. Po raz kolejny Radosław Mikołajczyk rozpędza się tam z prawej strony boiska. No niestety brakuje póki co tego ostatniego podania w wykonaniu zawodników Radomiaka, które mogłoby otworzyć drogę do bramki dla któregoś z napastników. I będziemy mieli za chwileczkę rzut z autu. Już piękne odegranie do Zagwida Kwieka ze strony Radosława Mikołajczaka. Będzie wrzutka w pole karne.
Jeszcze tam próbuje się przedrzeć zawodnik Radomiaka, ale mu niestety wyłuskano tą piłkę. Maciej Sulikowski. Zagranie do Bartosza Sulikowskiego. Dużo fałsu na razie na boisku i niedokładności. No teraz kolejne złe zagranie ze strony Radomiaka. A widzą Państwo kolejne wyłuskanie piłki ze strony Radosława Mikołajczaka. Dużo błędów z jednej i z drugiej strony. No mamy nadzieję, że w postaci Radomiaka żaden z tych błędów nie skończy się stworzeniem zagrożenia ze strony drużyny błękitnych. Tymczasem w ataku drużyna zielonych. Bartosz Sulikowski tutaj z lewej strony ma troszeczkę miejsca, decyduje się na dośrodkowanie. Wychodzi do tej piłki Marek Uchnal, pewnie ją łapią. I już szybciutko zagrywa do lewej strony boiska i z kontratakiem rusza drużyna gospodarzy. Czy będzie tutaj przerzut na prawą stronę boiska? Jest niepilnowany Maciej Więcek. No i na szczęście nie został wypatrzony, udało się wyłuskać tą piłkę defensorom Radomiaka. Gdyby udało się tutaj zagrać do Więcka na prawą stronę boiska, no miał troszeczkę miejsca, mogłoby być bardzo niebezpiecznie. Tymczasem od rzutu z autu grę wznowią zawodnicy błękitnych. Grę wznawiał będzie Franciszek Siwek. No i bardzo inteligentne teraz zagranie Pawła Wolskiego. Nabił tutaj jednego z zawodników ze Stargardu. W związku z czym piłka po stronie Radomiaka. Bartosz Sulikowski. Zagranie do Krzysztofa Rockiego. Dużo teraz walki przy linii z prawej strony boiska. Wpada ona raz w posiadanie jednej, raz do drugiej drużyny. No w tym momencie rozpoczynali akcję zawodnicy błękitnych, ale wyjaśniona ta sytuacja ze strony defensorów Radomiaka. Przerzut na lewą stronę boiska. No i mamy kolejny rzut za tu dla drużyny błękitnej. No i bardzo ofiarnie teraz tam próbował wyłuskać tą piłkę zawodnik Radomiaka. Dostaje się ona do Dawida Kwieka. Będzie mocne uderzenie z okolic 18-19 metra, ale zablokowane to uderzenie Dawida Kwieka. I mamy w tym momencie akcję ze strony błękitnych. Odegranie w tym momencie do Więcka. Obiega go Franciszek Siwek, ale zagranie do środka. Jest uderzenie w kierunku bramki Michała Kuli, ale pewną interwencją po raz kolejny popisuje się golkiper Radomiaka. Uderzał Paweł Lisowski. No, trzeba uważać na tego typu akcje, ale już z kontrą w tym momencie rusza Radomiak. Włodzimierz Puton, zagranie troszeczkę zbyt lekko do Radosława Mikołajczaka, ale utrzymuje się Radek przy piłce. Wpada w pole karne, próba oddania strzału, ale zablokowana tam w tym momencie przez Baranowskiego. Trwa jeszcze walka o tą futbolówkę. No i ostatecznie kończy się na rzucie z autu z prawej strony boiska dla drużyny Radomiaka. O podobnych włosach. No i podobnie poruszają się na boisku. Bo obaj podobne mają dobre uderzenie z dystansu. Więc tutaj jest problem i chyba najłatwiej rozpoznać. Jest dośrodkowanie. Po kolorze butów. Wyjaśnia sytuację Patryk Baranowski. Piłka dostaje się pod nogi Mateusza Radomskiego. Nie zdecydował się na strzał. Teraz jest uderzenie. No niestety za wysoko. Piłka przelatuje nad bramką strzeżoną przez Marka Uchnala, który za chwileczkę rozpocznie grę od bramki. No są strzały z dystansu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Na razie troszeczkę lepiej w tym elemencie wyglądają zawodnicy gospodarze, zmuszając Michała Kulę do interwencji. No i rusza teraz w kierunku tej piłki Krzysztof Robski. Troszeczkę nerwowe zagranie ze strony Jasiczaka. I mamy szybkie wznowienie gry z autu. Jest przy technice Radosław Mikołajczak w polu karnym. Przedziera się tam, jest dośrodkowanie. No niestety kolejne nieudane uderzenie. Tym razem próbował Paweł Wolski. No już troszeczkę lepiej wygląda Radomiak w tych końcowych fragmentach pierwszej części spotkania. Jest troszeczkę akcji ofensywnych ze strony zielonych. Troszeczkę odważniej atakują zawodnicy Radomiaka. Przydałoby się teraz jeszcze odrobinę precyzji w tych zagraniach. Tymczasem błękitny. Po raz kolejny udaje się wyłuskać tę piłkę. Szybkie zagrania teraz Włodzimierza Putona w kierunku Krzysztofa Robskiego. Mamy rzut z autu. Zdaje się, że szybko chcieli zawodnicy Radomiaka rozegrać tą piłkę, ale czasem na pewno warto poczekać, aż troszeczkę więcej kolegów znajdzie się w
polu karnym przeciwnika. No i Włodzimierz Puton. Odegranie do Wasilewskiego, ten przekazuje piłeczkę Maciejowi Świdzikowskiemu. Jest zagranie do Bartosza Sułkowskiego. Ten stosując długie podanie wypatrzył Dawida Kwieka, któremu udaje się opanować tą piłkę. No wpada tam w pole karne Dawid Kwiek. Ratują się defensorzy Błękitnych wybiciem tej piłki na poza polem gry. I będziemy mieli teraz rzut rożny z lewej strony boiska. Sześciu, siedmiu zawodników Radomyka w polu karnym Błękitnych. No może teraz, 38 minuta spotkania. Bartosz Sułkowski, dośrodkowanie i piłka prawie ląduje w bramce w tym momencie. Bardzo dobre uderzenie Macieja Świdzikowskiego, ale praktycznie z linii wybija Franciszek Sywek. No było to bardzo dobre uderzenie Maćka. On umie się odnaleźć w tego typu sytuacjach. Bardzo często w ten sposób zdobywa bramki. Ma już ich na razie na koncie 3. No na pewno było to bardzo duże zagrożenie bramki strzeżonej przez Marka Ufnala. No niestety nie udaje się jeszcze zdobyć tej bramki. Może teraz kolejny rzut rożny, tym razem z prawej strony boiska. Dośrodkowywać będzie Radosław Mikołajczak. Jest dośrodkowanie. No ale tym razem piłkę już pewnie łapie Marek Ufnal. I szybkie odegranie do prawej strony boiska. I tutaj dwójkowa akcja Baranowskiego z Więckiem, bardzo nieudana. I przy piłce Radecki. Troszeczkę za szybko ten swój atak chcieli rozegrać zawodnicy Błękitnych. Tymczasem Dawid Kwiek, podanie do Krzyszka Robskiego, ten odgrywa do Dawida Kwieka. Włodzimierz Puton. Zagranie w kierunku Radosława Mikołajczaka. No udaje się opanować piłkę Radkowi i odegrać na prawą stronę boiska. I cały czas futbolówka w posiadaniu drużyny Radomiaka. Maciej Świdzikowski. Spokojnie teraz próbują rozegrać tą piłkę między sobą zawodnicy zielonych. Może to właśnie jest metoda, troszeczkę więcej cierpliwości, więcej gry sposobem dolnym. No jest teraz podanie Dawida Kwieka-Dorowskiego, który odgrywa do Mateusza Radeckiego. Mateusz Radecki przed polem karnym. Bardzo dobre zagranie do Radosława Mikołajczaka. Jest zagranie do środka, do pola karnego. No teraz troszeczkę niefortunnie odbija się ta piłka od Mateusza Radeckiego. Wychodzi poza pole gry i od bramki wznawiał będzie Marek Ufnal. No ciekawie się zapowiadała ta akcja. Szkoda, że nie udało się oddać bardziej zdecydowanego uderzenia. No i 5 minut zostało do zakończenia pierwszej części spotkania, plus to, co doliczy sędzia Rasmus z Torunia. Tymczasem piłkę w środku pola opanował Paweł Wolski, odgrywając ją do Dawida Kwiaka, który przekazuje ją teraz Radosławowi Mikołajczakowi. Kolejna akcja z prawej strony boiska. Bardzo ładne teraz wyłożenie piłki na skrzydle. No ale niestety nie będzie z tej akcji nawet rzutu rożnego. Grę wznowi Marek Ufnał. Wspominałem o tym, że wyjazd do Stargardu jest najdalszym wyjazdem w tym sezonie. No to też jest efekt reorganizacji rozgrywek, kiedy zlikwidowane zostały grupa zachodnia oraz grupa wschodnia drugiej ligi. No to był też jeden z głównych argumentów przeciwników tej reorganizacji, bowiem takie dalekie wyjazdy to są również przecież bardzo duże koszty dla drużyn, sprawiające bardzo wiele problemów. Możemy się tylko domyślać, jak istotnym jest to czynnikiem w momencie, kiedy dochodzi do wycofania drużyn z rozgrywek. A przecież obserwowaliśmy już wycofanie Dolka na Ząbki w pierwszej lidze oraz Okocimskiego Brzesko właśnie tutaj w drugiej. Tym bardziej warto podkreślić fakt zmian, jakie zaszły w Radomiaku, zwłaszcza tych organizacyjnych. Radomiak jest teraz drużyną poukładaną finansowo i organizacyjnie. Tymczasem mamy żółtą kartkę dla drużyny, dla przedstawiciela drużyny gospodarzy, a ukarany nią został z numerem 17 Maciej Więcek. Wracając do tych zmian, bardzo dobrze, że takowe w Radomiaku zaszły. Wszyscy pamiętamy przed 10 laty, kiedy była
druga liga stanowiąca wtedy zaplecze Ekstraklasy, w której grał Radomiak. No niestety ta przygoda Zielonych nie potrwała zbyt długo, bo tylko dwa sezony, głównie również ze względu na złą organizację klubu, tym bardziej trzeba docenić wkład i pracę włodarzy Radomiaka na czele z prezesem Sławomirem Stępniewskim, zagranie ręką w tym momencie Pawła Lisowskiego. Więc całego fragmentu gry rozpoczynać będzie drużyna Radomiaka. Na pewno tutaj wszyscy bardzo wyczekiwaliby awansu Radomiaka do wyższej klasy rozgrywkowej, ale właśnie trzeba zrobić to z głową, na spokojnie, przygotować się do tego nie tylko sportowo, ale również finansowo i organizacyjnie, tak aby w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce przed dekadą, przygoda Radomiaka na zapleczu Ekstraklasy nie potrwała tylko dwa sezony, a była zdecydowanie dłuższa i była no dopiero takim preludium do powrotu Radomiaka do Ekstraklasy. Tymczasem kolejny atak Zielonych w prawą stroną boiska. No jest tam trochę niedokładności, ale udaje się utrzymać przy tej piłce po raz kolejny Radosław Mikołajczak. Jest dośrodkowanie w pole karne, ale w tym momencie wyprzedzony Mateusz Radecki i będziemy mieli rzut rożny z prawej strony boiska. 43. minuta tego spotkania. Cały czas 0-0. No w tej drugiej części pierwszej połowy aktywniejsza gra ze strony Radomiaka. Mieliśmy tutaj przede wszystkim uderzenie Macieja Świdzikowskiego, które prawie wylądowało w bramce. Bardzo teraz groźnie pod bramką Radomiaka. Po raz kolejny uderzenie Macieja Świdzikowskiego, ale wprost w miejsce, gdzie stał Marek Kufnal. No było to zupełnie inne rozegranie tego rzutu rożnego w wykonaniu Radomiaka. Bardzo dobrze widać, że Zieloni mają przygotowanych kilka wariantów tego stałego fragmentu gry. Bardzo sprytne rozegranie. No miejmy nadzieję, że w końcu ta futbolówka znajdzie swoją drogę w bramce Marka Ufnala. A okazało się, że tymczasem rzut z autu dla drużyny błękitnych. Więcek. Po raz kolejny Więcek, zagranie do Wiśniewskiego. Dwójkowa akcja Wiśniewskiego z Więckiem. Kolejny raz nieudana, wmieszał się w to wszystko Bartosz Sulkowski, który w tym momencie rozpoczyna grę Radomiaka wyrzutem z autu. Dalekim wyrzutem z autu w kierunku Dawida Kwieka. No nabity w tym momencie Krzysztof Robski, ale nie gwiżdże sędzia Rasmus z Torunia i przy piłce utrzymuje się Radomiak. Zagranie teraz w kierunku Krzysztofa Robskiego. Jest teraz Paweł Wolski, no niestety stracił tą futbolówkę, nie opanował. Maciej Kazimierowicz. Tymczasem pierwsza część spotkania przedłużona o 2 minuty. Także jeszcze 120 sekund ma Radomiak na to, żeby spróbować zagrozić w bramce błękitnych. I rusza w tym momencie z futbolówką Dawid Kwiek. Odegranie do Pawła Wolskiego. Mamy już wysokość pola karnego. Co zrobi Wolski? Jest bardzo dobre odegranie tutaj do Włodzimierza Pudona, ale no niestety nie znalazła ta futbolówka drogi do bramki. Nie udało się też podać do któregoś z kolegów, którzy znajdowali się w polu karnym, a był tam chociażby Dawid Kwiek. No i kolejny raz grę wznowi Marek Kufnal. Bardzo wysoka teraz piłka w kierunku Wiśniewskiego, który odgrywa do Więcka. Niedokładne teraz zagranie do Siwka. Przejmuje piłkę Paweł Wolski. No nie było teraz na nim faulu. Utrzymują się w związku z tym przy piłce zawodnicy ze Stargardu. Bardzo pięknie. No niedokładne teraz odegranie Michała Magnuskiego w kierunku Francisa Siwka, który obiegał tam z prawej strony. Mogło to być bardzo ciekawe rozwiązanie tej akcji. Natomiast cały czas obserwujemy dużo niedokładności ze strony gospodarzy. Im również brakuje tego ostatniego decydującego podania. Tak samo jest w przypadku Radomiaka. No i kolejny raz z prawej strony Więcej. Schodzi teraz do środkowej części boiska, wyłożenie piłki, przewraca się tam w polu karnym zawodnik gospodarzy Magnuski, ale sędzia Rasmus nie reaguje i w związku z tym Michał Kula
wybiciem wznawia grę w kierunku Krzysztofa Robskiego. Nie opanował tej piłki Krzysiek, ale jest już przy mnie Paweł Wolski. Rozpędza się tam lewą stroną boiska. Przyura się do niej dojść. No niestety piłka wychodzi poza pole gry. I w tym momencie sędzia Rasmus ostatni raz gwizdze w pierwszej części spotkania. Kończąc pierwsze 45 minut 0-0. No na pewno jest to mecz walki. Mamy